W minioną niedzielę odbyły się uroczystości związane z obchodami 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy. Rozpoczęły się przemarszem orkiestry, strażaków i gości z Domu Strażaka do kościoła pod wezwaniem Świętej Barbary, gdzie odbyła się msza w intencji wszystkich strażaków. Po niej korowód powrócił do siedziby OSP. Jest to wspaniała karta historii, budowana przez kilka pokoleń strażaków. Dzisiejsze święto także była okazja do przekazania dla tej jednostki samochodu lekkiego marki Peugeot Boxer. Jest to samochód do ratownictwa gasiczo-pożarniczego. W sumie jest to samochód, który będzie służył w ratowaniu tak zwanym mniejszym, czyli pojedzie do kolizji drogowych, mniejsze zagrożenia do mieszkań. Na pewno nie będzie on uczestniczył w dużych obszarach typu pożary lasu. Wiadomo, że straż potrzebuje wzbogacenia sprzętu różnego rodzaju i takim pierwszym warunkiem, to żeby straż pojechała do gaszenia pożaru, czy do ratowania życia ludzkiego, czy mienia, jest samochód. Płośnica posiada dwa samochody, jest samochód średni i w tej chwili będzie posiadała samochód lekki. Wartość zadania, które właściwie przeznaczyliśmy pieniądze na te zadanie, to jest 121 tysięcy. Tu otrzymaliśmy pomoc powiatu działdowskiego, 43 tysiące i bardzo serdecznie dziękujemy zarządowi powiatu i radnym za udzieloną nam pomoc. Samorządy chętnie wspierają strażaków ochotników i przyznają, że ich działania są niezwykle ważne zarówno dla gminy, jak i całego powiatu. Znaczenie OSP dla terenu powiatu, a szczególnie dla terenu gminy, jest bardzo ogromne, bo wiadomo, że strażacy jest to organizacja społeczna, jest to stowarzyszenie, które właściwie działa bez środków. Jedynym takim źródłem utrzymania są dotacje czy wsparcie gminy, czy ewentualnie innych jednostek. Wiadomo, że każdy ogląda się na strażaka. Jeżeli zobaczymy mundur, usłyszymy syrenę, że jadą strażacy, to właściwie coś się dzieje w terenie. I dlatego my uważamy, i właściwie wszyscy, społeczeństwo nasze uważa, że straż jest bardzo potrzebna, bo ona jest takim pierwszym ogniwem, który pomaga i ratuje życie ludzkie czy mienie gospodarcze. Także my ze swojej strony, czyli urząd, wójt, stara się, żeby te jednostki wszystkie doposażać, żeby one były w stałej gotowości, bo wiadomo, nigdy nie wiadomo, co się może nam każdemu wydarzyć. Na placu przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy, oprócz życzeń i przemówień gości, wysłuchaliśmy rysu historycznego. Jednostka została zarejestrowana w 1927 roku, więc to jest już 90 lat, a pierwsze zawiązanie było w 1926 roku. Dzisiaj dostaliśmy też drugi samochód ratowniczo-gaśniczy, był nam potrzebny. Powinniśmy mieć dwa samochody. Mamy już średni samochód gaśniczy, Mercedes Atego i teraz ten Peugeot Boxer, lekki samochód. Naprawdę przyda się, szczególnie do klęsk żywiołowych, wyjazdów takich mniejszej wagi, gdzie mniej poszkodowanych i nie potrzeba ciężkiego sprzętu gaśniczego. Wtedy będziemy używać tego samochodu. Nowy nabytek uroczyście poświęcił proboszcz parafii ksiądz kanonik Józef Pęc. Najczęstszym życzeniem gości przybyłych, by wspólnie ze strażakami świętować tę okrągłą rocznicę, było, by nowego samochodu używali jak najmniej. Strażacy obiecali natomiast, że jeżeli jednak będzie to potrzebne, zrobią z niego jak najlepszy użytek. Na co dzień każdy z nas gdzieś pracuje, przynajmniej w większości, z tym, że jeżeli jest taka potrzeba, to my idziemy. Są wezwanie, starsi to już może nie jeżdżą na wyjazdy, ale młodsi jak najbardziej, więc jak jest wezwanie, syrena zawije, to zostawiają wszystko, biegną. No w ciągu kilkunastu minut jesteśmy już na miejscu zdarzenia, także i możemy udzielać pomocy. Wszyscy są wyszkoleni, a tak to na co dzień, każdy ma swoją pracę. Jak przygotowania do tej uroczystości, no to zbieraliśmy się wielokrotnie, każdy tu przychodził, swoją pracę wykonałby, podział obowiązków, trzeba było też i sponsorów poszukać, bo my jako straż nie mamy jakichś tam swoich pieniędzy. Uroczystość uświetnił koncert orkiestry Dętej OSP oraz występy mażoretek.